Ta pierwsza seria czytań, pierwsze trzy czytania są wzięte z Tory. Żydzi, kiedy komentują Torę, to mówią w Torze, wszystko jest ważne. Na przykład bardzo jest ważne, od jakiej litery zaczyna się Tora. Zaczyna się od litery Bet. Bereshit bara. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że każdej literze żydowskiej odpowiada liczba. I literze Bet odpowiada liczba 2. Dlaczego to jest ważne? Bo wszystko, co jest opisane w Torze, wydarza się 2 razy. Po raz pierwszy wtedy, kiedy wydarzyło się w historii, a drugi raz wtedy, gdy się wydarza w naszym życiu. I wszystkie te 3 wydarzenia, o których słuchaliśmy o nich po to, żeby się dzisiaj wydarzyły w naszym życiu, żeby się dzisiaj wydarzyły. Słuchaliśmy najpierw o stworzeniu. Papież Benedykt XVI mówi, że dzisiaj trzeba mocniej głosić dogmat o stworzeniu niż o odkupieniu. Bo największym problemem człowieka dzisiaj jest to, żeby uznał, że jest stworzony. Człowiek nie chce być stworzony, człowiek chce być stworzycielem. Człowiek dzisiaj decyduje o życiu, o śmierci. Bawi się w Stwórcę. Tymczasem nasza największa godność bierze się z tego, że jesteśmy stworzeni przez Boga. I ile razy uciekamy od tego faktu, że jesteśmy stworzeni, to dopuszczamy się czynu samobójczego. Bo wielka godność nasza bierze się stąd, że jesteśmy stworzeni. I jak słuchaliście tego opisu, to było podkreślone przy stworzeniu człowieka, że człowiek jest bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Na obraz i podobieństwo. Obraz to jest coś statycznego. Mamy rzeźbione obrazy, tu się nic nie zmienia. Obraz Boży jest w nas i tego nic nie zmieni. I to jest źródło naszej największej godności. Człowiekowi nikt nie musi przyznawać żadnej godności. Człowiek ma w sobie godność, która wynika z tego, że każdy z nas nosi w sobie obraz jedynego Syna Bożego. Ale mówiła Księga Rodzaju, że jesteśmy też wezwani i stworzeni na podobieństwo. Podobieństwo to jest coś dynamicznego. Nosisz w sobie obraz Boga, stań się do Niego podobny. Stań się tym, kim jesteś. Jesteś obrazem Boga, ale stawaj się Nim. Bądź coraz bardziej podobny do Niego. Bądź coraz bardziej do Niego podobny. Stań się tym, kim jesteś. I to jest w naszym życiu pewien proces. To, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mówi o naszym życiu jako o pewnej drodze. Jako o pewnym ruchu. Jako o pewnym procesie. O tym trzeba mówić z pokorą. Jak święty Franciszek mówi o godności człowieka, to mówi tak właśnie, że nasza godność bierze się stąd, tam jest takie ładne słowo, ja je kocham, ekscelencja. To wszyscy do mnie tak mówią. Ale to popatrzcie po sobie, bo to jest o każdym z was. Witajcie, ekscelencje. Jesteście ekscelencje, macie w sobie niebywałą godność. I Franciszek mówi, dlatego, że każdy z nas nosi w sobie obraz Jezusa Chrystusa. Ale mówi zaraz, ale uważajcie, bo nawet diabły nie ukrzyżowały Pana. Człowiek ma w sobie ogromną godność, ale tym się różni od diabła, że diabeł nie ukrzyżował Jezusa Chrystusa. Jest pewien proces, to jest, mam w sobie obraz Boga, ale mam się stawać do Niego podobny. Jesteśmy wezwani do pewnej drogi. Życie to jest coś dynamicznego. I teraz zobaczcie, te 2 następne czytania pokazywały ludzi, którzy ruszają w drogę. Jest Abraham.
któremu Bóg mówi: idź. To jest szokujące. Tam po hebrajsku jest takie słowo, takie dwa słowa. Lech, lecha. Lech, lecha znaczy dosłownie idź dla siebie. Idź dla siebie. Czyli idź dla własnej korzyści. Idź dla własnego dobra. Słuchajcie, jakie dobro? Jakie dobro? W tym, że ma pójść i zabić swojego syna? Jakie w tym dobro? Polecenie dane Abrahamowi, który mu wcześniej Jezus, Bóg powiedział: z Izaaka będziesz miał potomstwo jak piasek morski. I teraz mu mówi: idź dla siebie, złóż go na ofiarę na pagórku, który ci wskażę. Ktoś z tego coś rozumie? Tradycja żydowska mówi, że Abraham miał 137 lat wtedy, a Izaak miał 37. To jak go wiązał na ołtarzu, to najpierw go musiał do tego przekonać. Bo żaden 137-letni starzec nie zwiąże 37-letniego osiłka. Musiał go przekonać. I Izaak się poddał tej ofierze. Obydwaj składali Bogu ofiarę. Izaak ze swojego życia i Abraham ze swojego ojcostwa. Obydwóch to, co robiło, to, co robili, mogło zabić. Obydwaj przeszli przez śmierć. Izaak i Abraham. I ich nie zabiło. Tylko odkryli swoje pełne ojcostwo i pełne synostwo. Jak patrzymy na Abrahama i Izaaka, to odnajdujemy w nich obraz i podobieństwo do Boga. Abraham jest podobny do Boga Ojca, który swojego syna dał w ofierze. I Izaak jest niesłychanie podobny do Jezusa Chrystusa. Jest jego figurą, niesie drewno na tę górę, tak jak Chrystus niósł krzyż, żeby złożyć swoje życie w ofierze. 37-letni młodzieniec, nie malutkie dziecko. Obydwaj są podobni do Boga Ojca i do Boga Syna. I właśnie w nich się realizuje to podobieństwo na drodze, o której mogli być pewni, że ich zabije. To jest poddać się takiej nadziei, którą tej nocy będziemy ciągle nazywać nadzieją paschalną, że wejdziesz w coś, o czym myślisz, że to jest dla ciebie śmierć, i wyjdziesz z tego żywy. To jest tajemnica krzyża. Krzyż jest czymś, co miało zabić Chrystusa. Zabiło go i przeszedł przez krzyż do życia. To jest Pascha. Wchodzę w rzeczywistość, której się boję. Myślę, to mnie zabije. I okazuje się, że żyję. W zaufaniu Bogu. W zaufaniu Bogu. Idź dla siebie do tej śmierci. Przez tę śmierć mam. Idź dla siebie. Zobaczysz. Co zobaczysz? Jak się stajesz do mnie podobny. I to samo jest w trzecim czytaniu. Wyjście. Na czym polega cud przejścia przez Morze Czerwone? Nie na tym, że się woda rozstąpiła. Nic dziwnego. Pan Bóg może zrobić wszystko. Nie brakuje takich egzegetów, co wymyślają, jak to było. Potrafią to nawet naturalnie wytłumaczyć. Nie. Zresztą Tora mówiła: gwałtowny wiatr, woda się cofnęła. Bóg może wszystko zrobić. Kto to rozdziela wodę? To nie jest cud. Wiecie, na czym polegał cud? Że Żydzi przeszli przez to morze. Cud się zawsze dzieje w człowieku. Że się odważyli wejść w środek tego morza. I poszli. Poszlibyście?
A jak się wrócą te fale, to co? A może w ogóle to tam, to tylko tu od brzegu tak się rozchodzi, tam będzie dalej głębiej i co? Cud polega na zaufaniu w człowieku. Nie na tym, że się woda rozstępuje, tylko w człowieku dzieje się cud. Talmud babiloński mówi tak, że był jeden człowiek i to nie był Mojżesz. To był człowiek, którego zapamiętano z imienia. Nazywał się Nachszon, syn Aminadaba, który wszedł do Morza Czerwonego i szedł, i szedł, i szedł. I jak woda sięgała mu po szyję, to się zaczęła rozstępować. Ale nie od razu. Tylko dopiero jak doszedł właśnie do tego poziomu, że mu woda szyi sięgnęła, to się fale rozstąpiły. To jest to zaufanie do Boga. Wchodzisz w coś, to zaraz utoniesz, nie? Cztery kroki dalej, tam już jest głębia. Tam się woda rozstąpi. Tam się woda rozstąpi. Słuchajcie, prawda tej nocy jest taka, że wchodzisz w krzyż i to nie jest miejsce śmierci, tylko to jest miejsce narodzin. Bóg cię przeprowadza przez to, o czym myślisz, że cię to zabije. Że cię to zabije. To przejście przez Morze Czerwone to było niesamowite, bo Żydzi w Egipcie widzieli całą masę cudów, jakie Bóg dokonywał przez Mojżesza i tylko na nie patrzyli. Oglądali je. Cud za cudem. 10 cudów widzieli. Ale kiedy stanęli nad Morzem Czerwonym, to Bóg powiedział, ta woda się rozstąpi. Przejdziecie? Pójdziecie? To jest właśnie taki cud, który się domaga decyzji. Decyzji. Musisz podjąć decyzję. Nie możesz się gapić, ale się fajnie rozstępuje. Idziesz? Pójdę, to mnie utopi. Nie utopicie. Idziesz? To jest decyzja tej nocy. Wydarzyło się na Żydach, ma się wydarzyć na każdym z nas. To jest decyzja tej nocy. Na razie tyle. Słuchamy dalej.